Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Diuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, nazywam się Kacper Wawrzak. To podcast Przetłumaczę. Dziś rozmawiamy o tłumaczeniu świata wizualnego na inne zmysły, o dostępności materiałów audiowizualnych, o adaptacji przestrzeni publicznej dla niewidomych, a także o dobrej audiodeskrypcji i deskrypcji. Po świecie niewidomych oprowadza mnie Emil Szwarga. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Emil Szwarga i jestem, można to tak ująć, przedstawicielem społeczności niewidomych. Kimś takim, kto z chęcią odpowie na nurtujące pytania i podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, nawet nie jako taki specjalista z wykształcenia, natomiast po prostu życiowym doświadczeniem i przemyśleniami na temat niewidomych i na temat, jak tłumaczyć niewidomym wiele rzeczy, jak niewidomi wiele rzeczy postrzegają i kilka innych tematów pobocznych, które tutaj nam wyjdą w trakcie rozmowy. Drogi Emilu, bardzo dziękuję za pojawienie się u nas w podcaście. Bardzo się cieszę na tę rozmowę. Mam nadzieję, że znajdziemy tutaj wspólny język, bo to podcast językowy, a to dość ważne w rozmowie, w każdej rozmowie, ale mówię o tym nie bez powodu. Wiesz, taka myśl na początek mi przyszła do głowy, czy też pytanie, znak zapytania, czy te dwie społeczności posługujące się zupełnie innym aparatem komunikacyjnym, czyli osoby widzące i osoby niewidome, są w stanie odnaleźć takie wzajemne zrozumienie stuprocentowe, czy to w jedną, czy w drugą stronę? Że nie ma przeszkód. Kwestia jest taka oparta o samoświadomość i to, w jaki sposób wyrażamy się, z jakiego języka na co dzień korzystamy. Mam tutaj na myśli zwłaszcza język ciała i język taki, w jaki sposób teraz rozmawiamy. Mhm. Jeżeli komunikacja opiera się o taki język, który dla niewidomego nie dotrze, to znaczy którego nie może w jakiś sposób spostrzec, to będzie problem. Natomiast jeżeli korzystamy z języka zrozumiałego, słyszalnego, takiego, który dotrze, ta komunikacja ma jak najbardziej szansę się zrealizować. No a w drugą stronę, bo powiedziałeś teraz faktycznie o swojej perspektywie, a czy ja będę w stanie pojąć, jak ty konstruujesz sobie w swojej świadomości, nie wiem, swoje otoczenie czy swoje myśli? Myślę, że jak wszyscy ludzie, niewidomi nie są kimś z kosmosu, tylko jak pozostali ludzie uczą się komunikować poprzez naśladowanie, więc z całą pewnością nie będzie problemów z porozumiewaniem się, chociaż język ciała, język gestów, do którego zawiązałem przed chwilą, może być pewnym ograniczeniem. To, ten temat jest do rozwinięcia, natomiast w skrócie chodzi mi o to, że jeżeli przez naśladownictwo z powodu braku wzroku nie nauczyłem się komunikować czegoś gestami, moje komunikowanie będzie oparte w większości o słowo. Czyli niekoniecznie zawsze będę podawał te komunikaty w taki sam sposób, jak osoba widząca. Przez co trochę inaczej, być może trudniej, będzie utrzymać kontakt. Nie będzie to kontakt wzrokowy, tylko trzeba będzie właśnie skupić się na samych słowach i na słuchaniu, nie w większości na patrzeniu. Ja mam wrażenie, że żyjemy w świecie, który skonstruowany jest bardzo, bardzo wizualnie. Zresztą my jesteśmy takimi stworzeniami, które większość bodźców postrzegają za pomocą narządu wzroku. Czyli ilość informacji, która omija osobę z niepełnosprawnością wzroku, jest ogromna. Czy ty wyczuwasz tę lukę? Czy ta luka ma dla ciebie znaczenie? Ma dla mnie duże znaczenie i wyczuwam ją każdego dnia. Nawet
nie wychodząc z domu, a pracując w sieci, gdzieś w przestrzeni internetowej, napotykając na przeszkody w postaci informacji podanych właśnie wizualnie, które nie są w stanie być przetworzone na sposób dla mnie możliwy do odbioru, to znaczy na przykład tekst albo dźwięk. To sprawia pewien problem. Natomiast spotykam się z takimi informacjami dzień w dzień. Można powiedzieć na każdym kroku. Wspomniałeś o tym, że informacja wizualna może zostać przetłumaczona, może zostać przekazana w inny sposób, właśnie za pomocą tekstu. Domyślam się, że może tutaj chodzić o tekst alternatywny, czy też audiodeskrypcji, gdzie w formie dźwiękowej możemy wysłuchać, co takiego na tym już wspomnianym przez ciebie ekranie, akurat w tym przypadku, ekranie się odbywa. Czy opisy grafik, opisy zdjęć i opisy również te audiodeskryptywne są w polskich mediach popularne? Coraz bardziej popularne, ale jeszcze nie dość popularne, żeby zadowolić, ale nie w sensie zadowolić, usatysfakcjonować, tylko zapewnić pełen dostęp, albo raczej prawie pełen, bo pełen nigdy nie będzie. To jest dążenie do ideału, które nigdy jakby nie zostanie osiągnięte. Trzeba sobie tak to moim zdaniem postawić. I popularyzacja audiodeskrypcji, czy w ogóle deskrypcji jako takiej, jest dążeniem do ideału, jest uzupełnianiem informacji zmierzającym do prawie pełnego dostępu dla osób niewidomych, dla osób, które mają jakiekolwiek wady utrudniające im postrzeganie. Ja dlatego tak tą nazwę rozwijam, nie ze względu na jakąś poprawność polityczną, natomiast warto sobie uświadomić, że nie tylko komuś absolutnie i całkowicie niewidomemu są takie informacje potrzebne, ale tak naprawdę każdy z nas w jakiś sposób może z tego skorzystać, prędzej czy później. Nasze organizmy się zmieniają, więc prędzej czy później może nas jakaś dolegliwość, jakiś coś dopaść takiego, że ta informacja będzie dla nas przydatna. Więc nie chodzi tu tylko i wyłącznie o tą grupę, chociaż ta grupa jest znakomitą większością odbiorców. Natomiast popularyzacja jest tak naprawdę dla wszystkich. Tak, to jest dostępność, o którą toczy się walka tak naprawdę już od dłuższego czasu. Wprowadzane są kolejne ustawy, wprowadzane jest takie prawo, które ma pomóc w tematyce dostępności. Czy poza siecią, poza internetem napotykasz na ułatwienia, na te kroki w stronę dostępności tak na co dzień w przestrzeni publicznej? Jak najbardziej. Na przykład na chodnikach, na ulicach. Nie wiem, czy masz tego świadomość, ale są oznaczenia wypukłe. Kiedy idę i na przykład przechodzę przez przejście, pod stopami mam różnego rodzaju kulki, linie naprowadzające i różne inne faktury informujące mnie, przekazujące mi różne informacje, gdzie jestem, gdzie mogę być, jakie obiekty, jakie przeszkody, jakie niebezpieczeństwa mogą być w okolicy. To są informacje akurat takie dotykowe, natomiast jest mnóstwo innych różnych informacji dźwiękowych, jakby zastępujących to, co widać. Więc oprócz sieci mamy całe mnóstwo przekazu takiej przestrzeni publicznej, a pomijając to, już tak idąc trochę bardziej w formę filozofowania, no to taką informacją dla niewidomego jest, nie wiem, krawężnik, jest dywan w domu, który ułatwia zorientowanie się, że na przykład kiedy ten dywan się skończy, to zaraz przede mną będzie kanapa. Są to wszelkie inne formy zastępujące właśnie informacje pozyskiwaną przez patrzenie.
Tak, informacje, które my, widzący, pomijamy na co dzień. A powiedz mi, bo wspominasz teraz o przestrzeniach, które są tobie dobrze znane, o przestrzeniach, z którymi jesteś zapoznany, zaprzyjaźniony, okolica, mieszkanie, dom. A czy lubisz podróżować? Bardzo lubię. Ja w życiu kieruję się takim podejściem, że lubię doświadczać różnego rodzaju aktywności. Lubię zwiedzać różne ciekawe miejsca, różnych nowych doświadczeń próbować. Tak naprawdę próbować życia w każdej w miarę moralnej formie życia. I cieszę się, że mimo pewnych kłopotów i barier w życiu mogę z tego życia w pełni korzystać i czerpać garściami. Staram się nad tym pracować i jeżeli jakieś marzenie mi się pojawia, miejsce, które chcę odwiedzić albo aktywność, której chcę spróbować, prędzej czy później staram się to realizować. I jest to rodzaj takiej mojej życiowej pasji. Zdanie jest takie, że podróż wymaga trochę większego zaplanowania. Być może to gdzieś tam w głowie siedzi, to ograniczenie. Ostatnio dość popularne wyrażenie, że ograniczenia siedzą u nas w głowach. Być może tak jest, natomiast z mojej perspektywy wybranie się w podróż wymaga trochę większego zaplanowania. To znaczy jestem nastawiony na to, że w obcych przestrzeniach spotykam się z innymi ludźmi, mogę ich poprosić o pomoc, mogę tą pomoc dostać albo nie. Są różnego rodzaju zagrożenia, to znaczy jestem tak jak pozostali, jednym z pieszych. Muszę uważać, żeby nie znaleźć się gdzieś w jakimś ciągu komunikacyjnym dla pojazdów, żeby pod jakiś pojazd się nie dostać. Ale też pozyskanie informacji, gdzie się można zatrzymać w przypadku podróży, no powiedz, jakiś hotel, jakaś restauracja. I tutaj z pomocą spieszy technologia, oprócz takiego standardowego końca języka za przewodnika, mogę posługiwać się technologiami, czyli ten typowy smartfon będzie mi bardzo pomocny, pomoże mi znaleźć jakąś lokalizację, gdzie się mam udać, jakiś punkt zaczepienia, ewentualnie jakieś namiary kontaktowe, czy do osoby, czy do organizacji, która w razie potrzeby będzie w stanie czy udzielić, czy zapewnić mi jakąś pomoc, jakieś wsparcie, czy też zwyczajnie wykorzystać mogę nową, nowoczesną technologię do typowego kupienia biletu, dokonania jakiejś rezerwacji, ale sama podróż w obce miejsca jest troszeczkę bardziej skomplikowana i wymaga trochę więcej, moim zdaniem, pracy takiej przygotowawczej, ale to też kwestia nastawienia. Można się nie ruszać z własnego miasta całe życie, a można zlikwidować sobie tą barierę strachu i obaw i polegać na spotykanych ludziach, żyć na takim przysłowiowym, to się w młodzieżowym slangu nazywa YOLO. A powiedz, czy udogodnienia, które spotykasz za granicą dla osób z niepełnosprawnością wzroku, są dla ciebie z reguły czytelne, czy one korzystają z języka obcego dla ciebie? Tak się składa, że jakiś czas temu byłem z grupą znajomych we Wiedniu. Wracaliśmy z jednego projektu w Słowenii i mieliśmy kilka godzin do zgubienia dla siebie we Wiedniu. Poszliśmy sobie zwiedzać miasto i muszę przyznać, że jako ktoś, kto jakoś tam super dużo nie podróżuje za granicę, ale czasem się zdarza, byłem zaskoczony poziomem udogodnień w tym mieście i początkowo kilka rzeczy mi się kłóciło, a później dopiero dokonałem takiego odkrycia w sobie, że tak naprawdę to ja nie nadążam za poziomem wprowadzonych udogodnień, a nie, że coś tam jest zepsute.
jak w różnych miastach, w różnych państwach bywa, te rzeczy są mniej lub bardziej uregulowane. I jeżeli jest się przyzwyczajonym do mniejszej ilości takich komfortowych dodatków, komfortowych sposobów na informowanie w przestrzeni publicznej, to można tylko troszeczkę nie zrozumieć. I ode mnie wymagało to właśnie tych kilku godzin na zwiedzanie, żeby zdać sobie sprawę, że miasto to jest bardzo dostępne, bardzo przyjazne. Podaję jako taki przykład. Być może jest wiele innych różnych, ale ja akurat zwiedzałem to. I Wiedeń właśnie bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, ale musiałem to odkryć. Poziom jakości sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych, ilość tych wszystkich oznakowań na chodnikach i tak dalej była bardzo, bardzo, bardzo dobra, bardzo jakościowa. I tak, podróżując za granicę, można się zdziwić, można się czuć trochę zagubionym od takiego, w cudzysłowie, dobrobytu. To jest bardzo na plus wrażenie. A znasz jakieś języki obce? Znam angielski, troszeczkę znam niemiecki, a tak to po kilka słówek z tego czy tamtego języka. Przyszło mi teraz do głowy, że faktycznie języki obce również mogą ci się przydać, kiedy chciałbyś obejrzeć jakiś film, który ma dostępną ścieżkę audiodeskrypcyjną, ale tylko na przykład po angielsku. Tylko właśnie mówię obejrzeć film. Porozmawiamy o tym może za chwilę, ale najpierw spróbujmy wyjaśnić, czy to jest właściwe słowo, którego mogę użyć w rozmowie z osobą z niepełnosprawnością wzroku. Jak ty odbierasz film? Jak mówisz o tym, kiedy idziesz do kina, czy siadasz przed telewizorem i zamierzasz, planujesz seans filmowy, to czy to będzie oglądanie filmu? Nie, nie, chyba nie. Dlaczego nie? A kto, że tak powiem, zapisał słowo oglądać tylko dla wzroku? Oglądać to znaczy odbierać. Mogę oglądać rękoma, a jak po ciemku coś oglądasz, to też się da sprawdzić sobie rękami. Więc jak najbardziej i absolutnie to słowo jest właściwe, jest normalne, nie jest w żaden sposób nacechowane negatywnie i wręcz zamienianie tego słowa na jakieś inne dziwne wynalazki, fikołki sprawiałoby trochę większy taki rozdźwięk w odbiorze. No wiesz, no bo właśnie o to chodzi, że ja nie chcąc cię obrazić, zacznę robić te wspomniane przez ciebie fikołki i koniec końców wyjdzie jeszcze gorzej. Zdecydowanie tak. Jeżeli zaczniesz kombinować nad słowami, ja nagle właśnie zyskam poczucie, że coś tu jest nie tak, czegoś próbujesz uniknąć, jakiegoś tematu próbujesz nie dotknąć. A to jest bez sensu. Jeżeli rozmawiamy tak jak teraz, rozmowa się toczy w swoim dobrym tempie, to nie ma sensu robić sztucznych uników, tylko wysławiamy się tak, jakbyś rozmawiał z kimkolwiek innym. To znaczy, jeżeli mówię o oglądaniu filmu, to ja też oglądam film. Jeżeli mówisz do kogoś, zobacz, kupiłem coś fajnego, albo chodź, ci coś pokażę, albo możesz mi pokazać coś, albo ej, patrz, coś tam. To są normalne, standardowe zwroty. Taki przykład, który się tutaj nomen omen przytacza, jest na podstawie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeżeli masz chłopaka i dziewczynę na przykład, to oni zaczynając związek nie będą proponować sobie wzajemnie, ej, może byśmy tak jeździli ze sobą, tylko będą standardowo, będą ze sobą chodzić, idą po bułki do sklepu, a nie jadą, a nie jeżdżą ze sobą, prawda? No tak. Więc nie ma co wynaturzać języka, tylko używamy standardowych zwrotów, przez co i my jako niewidomi, ja tak mówię, my jako grupa taka oddzielna, ale po prostu chodzi mi o to, że wszyscy czujemy się dobrze i nie ma takiego wykluczenia, takiego wyalienowania z reszty społeczeństwa przez jakiś dziwny, niezrozumiały język,
tak naprawdę sztuczny. No to wróćmy do tego filmu. Czy korzystasz przy oglądaniu filmu z audiodeskrypcji w innych językach niż polski? Zdarza ci się? Bo wiem, że to dostępność tych filmów, lista tych filmów z audiodeskrypcją angielską jest dużo większa. Zdarza mi się, choć dość rzadko. Ja raczej korzystam z języka polskiego. Jeżeli chodzi o jakieś dokumenty, jakieś materiały naukowe, owszem, odbieram je jakoś tam po angielsku. Natomiast jeżeli chodzi o samą audiodeskrypcję, znam język angielski, ale nie jestem native speakerem, więc wolę korzystać w takim języku, z którym spotykam się na co dzień, to znaczy z moim ojczystym polskim, i z tego języka najczęściej korzystam. Przypadki, kiedy właśnie używałbym audiodeskrypcji po angielsku, no to wyobraźnia podpowiada mi, że albo właśnie jakieś dokumenty naukowe z konieczności, albo gdybym... Są takie osoby, które na przykład zajmują się językami, właśnie niewidome, no to myślę, że dla nich to jest żaden problem. Dla mnie komfortowo jest po polsku. Jest takie ładne zdanie, że audiodeskrypcja istnieje, odkąd osoby widzące opisują świat osobom niewidomym. Powiedz mi, kto był twoim pierwszym audiodeskryptorem? Moim pierwszym audiodeskryptorem była naturalnie moja mama, która jak to dziecko wychowywała mnie, zajmowała się mną, czytała mi sporo książek. Była też właśnie moją pierwszą lektorką i w ten sposób no, poznawałem wiele informacji na początku swojego życia. Taka audiodeskryptorka to faktycznie jest duży komfort, bo możesz zadać jakieś pytanie, możesz dopytać. Czy czasem brakuje ci jakiegoś doprecyzowania, kiedy korzystasz z audiodeskrypcji? Audiodeskrypcja na żywo, którą ktoś roztacza przed nami na bieżąco, ma właśnie możliwości do pytania o jakiś szczegół, o ile nie pogania nas czas, wiadomo. Można kogoś dopytać, można spacyfikować, jeżeli ktoś się robi gadatliwy na temat jakiegoś szczegółu, który nas mniej interesuje, albo można właśnie kogoś nakierować na konkretny typ, przykładowo w architekturze coś, co nas interesuje, albo jeżeli interesuje nas bardziej natura, no to jakby można w porozumieniu z kimś, kto opisuje, poprosić o taki czy taki opis. Opis, który jest przygotowywany do audiodeskrypcji, gdzie jest nagrywana ścieżka, musi być w jakiś sposób obiektywny i skupiać się na tym, co istotne, ale nie dotyczy ono wszystkiego i też czas, który jest na opisanie rzeczy, jeżeli na przykład jest to ścieżka do jakiegoś filmu, nie ma tego czasu dużo i tutaj ciężko o elastyczność. Trzeba użyć takich słów, które trafią i będą krótko, zwięźle i na temat. Dodatkowe jakieś opisy można sobie przeczytać później, wcześniej, przed filmem, po filmie. Natomiast jeszcze jedna taka rzecz u osoby opisującej na żywo, to, że wymaga od tej osoby biegłości językowej. Jeżeli jest mało czasu na opisanie jakiejś sceny, która na przykład dzieje się dość szybko, to ciężko, żeby ktoś zastanawiał się, jak to opisać, o ile jeszcze oglądamy filmy razem, wspólnie, w zaciszu prywatnym, no to w porządku, zapauzujemy, porozmawiamy o tej scenie i tak dalej. Ale jeżeli się ta sytuacja dzieje w kinie, no to tutaj dość sprawnie trzeba opisać daną scenę, bo inaczej akcja ucieka po prostu i już ciężko dogonić opisem to, co się stało. A jeżeli ucieka i jeżeli tego opisu nie ma, no to jest następuje strata informacji, prawda? No tak, wiele trudnych decyzji stoi przed audiodeskryptorem, bo rzeczywiście trzeba wybrać te informacje, które będą najbardziej istotne. No i nie przesadzić w drugą stronę, tak jak wspomniałeś. Powiedz mi, jak to wygląda, jakie masz przemyślenia na temat przekazu emocji w audiodeskrypcji? Czy to jest temat tabu, czy można mówić o emocjach w audiodeskrypcji, o emocjach, które widać na ekranie? Moim zdaniem można. W jakiś sposób trzeba. Pomijanie tego robi z opisu coś nienaturalnego. Robi z opisu dość bladą
bladą scenerię, bladą znaczeniu, pozbawioną tych głębszych cech, nad którymi jakby reżyser przygotowując film pracował. Bo mówimy teraz o filmach, ale no, to się dzieje w wielu zdarzeniach, że ludzie właśnie mają emocje, ludzie coś przekazują. Czasem wiele rzeczy widać po kimś, po jego gestykulacji, której nie słychać, a widać. W jakiś sposób trzeba to oddać. I teraz, jeżeli pozbawimy odbiorcę korzystającego właśnie z audiodeskrypcji tych informacji na temat emocji, na temat dynamiki sceny, no to odbiór będzie płaski, mniej ciekawy, przekazujący o wiele, wiele mniej informacji. A jeżeli te emocje zostaną oddane, ale też kwestia, w jaki sposób je oddać, o czym za chwilę możemy pomówić. Jeżeli te informacje zostaną właśnie oddane przez audiodeskryptora, to jednocześnie wzbudzą w odbiorcy ciekawszy, głębszy przekaz i o takim filmie będzie można później podyskutować i będzie mowa o jakichś prywatnych odczuciach, a nie tylko czy film był ciekawy, czy nudny, bo nic z niego nie zrozumiałem. No to co może nam pomóc w przekazie tych emocji? Przychodzi mi do głowy ścieżka dźwiękowa na przykład. Ścieżka dźwiękowa, ale nie tylko. Jeżeli zastosujemy odpowiednie słownictwo, to odbiór się zmieni. Jeżeli mówisz, że ktoś chodzi do pokoju, to on wchodzi do pokoju. A jeżeli mówisz, że czterech mężczyzn wpada do pokoju razem z drzwiami, to jest to zupełnie inny przekaz. Nie można tutaj przesadzić i pójść w jakieś fantazje i tak dalej. Natomiast pewna dynamika słów jest wyczuwalna i jeżeli tego nie oddamy, no to ten przekaz będzie taki miałki. Tak, mówiąc ścieżka dźwiękowa, miałem na myśli też muzykę. Ty jesteś fanem muzyki, jesteś słuchaczem? Tak, jestem słuchaczem. Myślę, że dosyć, tak, chyba jestem w stanie się nazwać nawet melomanem. No i co, muzyka niesie ze sobą emocje? To oczywiście pytanie retoryczne. Jakie masz przemyślenia na ten temat? Czy muzyka może pomóc właśnie w odbiorze filmu? Zdecydowanie, zdecydowanie. Jeżeli muzyka buduje napięcie, to w danej chwili coś się musi dziać. A jeżeli słyszę właśnie, że muzyka zmierza w stronę punktu kulminacyjnego, aktorzy niczego nie mówią, to ja się zaczynam zastanawiać, co na tym filmie się dzieje, że wszystko zaraz będzie, że tak powiem, wybuchało i waliło ogniem, a ja nie wiem, co się dzieje. Właśnie w takich chwilach jest kluczowy opis, żeby oddać dynamikę sceny. Czy zdarzyło ci się korzystać z audiodeskrypcji opracowanej do materiału koncertowego? Tak, byłem na takim jednym koncercie, w którym audiodeskrypcja szła, przysłowiowa szła na żywo, to znaczy była audiodeskryptorka, opisywała, co się działo w trakcie koncertu, ale zrobiła też taki wstęp, to znaczy opis sali, opis społeczności, jaka na tej sali się zebrała i opis kluczowych osób, które były lub miały przybyć na ten koncert, miały być na scenie. Dlaczego wspomniałem wcześniej, nie zawsze jest czas na opisanie wszystkiego, a też nie chcemy zaburzać odbioru w trakcie, więc te opisy były podane wcześniej. I to był świetny koncert, bardzo dobrze się na nim bawiłem i byłem zachwycony właśnie poziomem opisu wykonanym właśnie przez audiodeskryptorkę. Jeżeli mogę, to że tak powiem z tego miejsca wielkie dzięki i gratulacje naprawdę za poziom warsztatu. Mowa o pani Reginie z pewnej fundacji, która się właśnie audiodeskrypcją zajmuje. Jestem zachwycony tym poziomem i marzeniem byłoby, żeby wszystkie koncerty w taki sposób były opisywane, ale to pieśń przyszłości dopiero. No a pozwól nam, widzącym, zrozumieć, dlaczego audiodeskrypcja w trakcie koncertu, wydarzenia przecież, w którym to dźwięk gra główną rolę, nadal jest tak istotna w odbiorze. Koncert jest o wiele ciekawszy.
jeżeli wiemy w jakiś sposób ktoś, do kogo niekoniecznie jesteśmy w stanie dotrzeć, w jaki sposób wygląda, jak się porusza, albo co znajduje się na scenie. Ja jestem ciekaw osobiście, dlatego że pozwala mi to budować i poszerzać mój światopogląd i moją wiedzę na temat wystrojów, typowych koncertów, jak coś takiego wygląda, jak coś takiego się odbywa. Kiedy przychodzę na salę i nikt niczego nie opisałby, mogę sobie to albo tylko wyobrazić, albo być tu i teraz, gdzie jestem na widowni, czyli jakiś fotel, jakieś krzesło i dźwięki dookoła. Więc im pełniejszy obraz mam, tym dla mnie jest to ciekawsze. Wiele osób nie jest zainteresowane takim opisem, ale jest, nie wiem, jakie są tak naprawdę proporcje, natomiast wiem, że zainteresowanie jest duże, ludzie chętnie się przysłuchują takim opisom, chętnie poznają różnego rodzaju szczegóły, smaczki, nawet elementy ubioru występujących, elementy wystroju sali, informacje właśnie dotyczące szczegółów, kim jest społeczność, czy to są w większości młodzi ludzie, czy ktoś, w jaki sposób jest zorganizowana sala, zorganizowana widownia i takich szczegółów. Kiedy mowa o szczegółach, o tym przykładowo, jak wygląda sceneria, załóżmy, że jesteśmy w teatrze i rzeczywiście spektakl obdarzony jest audiodeskrypcją, aż prosi się o to, żeby opisując stroje czy też scenografię, używać nazw kolorów. Myślę, że temat jest dla osoby widzącej dość oczywisty. No tak, kolory, podstawa. A powiedz mi, jak ty postrzegasz kolory, jak sobie je klasyfikujesz? W moim przypadku te kilka lat widzenia sporo dało. Co prawda byłem wtedy dzieckiem, więc nie poznałem jakichś specjalistycznych nazw kolorów. Natomiast nauczyłem się, co jest żółty, co jest niebieski i kilka różnych innych, plus operowałem na to, czego nie umiałem sobie wyobrazić, kiedy już straciłem wzrok, no to od tej pory operowałem i nadal operuję na odcieniach, nie wiem, jasno-niebieski, ciemno-niebieski i tak dalej. W moim przypadku kolory nie są bez znaczenia. Natomiast to, co czytałem, to, co rozmawiałem z moimi znajomymi i dalszymi, i bliższymi ludźmi, z którymi miałem kontakt, właśnie również niewidomymi, kolory mają lub nie mają znaczenia. Jeżeli ktoś się tym interesuje, będzie zaciekawiony, jakiego coś jest koloru, nawet nie znając kolorów z własnego doświadczenia, nie mając o nich pojęcia poza nazwą, poza jakąś wypracowaną wiedzą, wypracowaną umiejętnością łączenia tych kolorów w przypadku ubrań i tak dalej. Natomiast zainteresowanie może być lub może nie być. To jest kwestia jednostkowa. Na pewno większe zainteresowanie kolorami będzie u osób, które wzrok straciły. Fachowo mówimy o ociemniałych, natomiast no to jest taka, można powiedzieć, nazewnictwo dość medyczne. Więc po prostu jak ktoś widział, a przestał widzieć, myślę, że chętniej będzie sięgał do wspomnień i takie opisy kolorowe, ubarwione będą dla tej osoby ciekawsze. Jest sporo tych aspektów właśnie tłumaczeniowych, które tutaj się pojawiają. Taki przekaz emocji, przekaz koloru. Przychodzi mi też do głowy, może już tak na koniec, przekaz rzeczy, które mają być w zamyśle, powiedzmy, reżysera jakiegoś filmu, mają być śmieszne. Przykładowo, jakaś komedia. Czy zdarzyły ci się kłopoty z poczuciem humoru, z odbiorem poczucia humoru w filmach czy w innych materiałach audiowizualnych? Nie, jeżeli ta audiodeskrypcja była, to raczej była zrobiona w taki sposób, że umożliwia chwytanie tego humoru. Tutaj jest kwestia dynamiki, czyli czy opis nadąży przed tym, nim ludzie się zaśmieją.
No Czy właśnie. będą po prostu dwie salwy śmiechu, jedna salwa widzących, druga salwa niewidomych, którzy się dowiedzą po 5 sekundach, co się stało, prawda? Więc to wymaga dużych, dużych umiejętności, żeby ten opis tak oddać, żeby w odpowiednim momencie się pojawiły te słowa wyjaśnienia. Ale raczej kłopotów nie napotkałem. Raczej te opisy, właśnie które spotkałem, były zrobione poprawnie. Mimo że troszeczkę dźwięk musiał nadążyć, mimo że te opisy czasami trochę wyprzedzały to, co było słychać, to w jakiś sposób trzeba było się nastawić do tego, co za chwilę się wydarzy, tak, że no, te części widowni się od siebie nie odróżniały. Można powiedzieć, odbiór był w jednym czasie. No a co w przypadku takich materiałów tylko graficznych? Myślę tutaj o memach, których przecież internet jest pełen. Czy ty jesteś fanem humoru memowego? Tak, jestem wielkim fanem. Jakie masz przemyślenia na temat dostępności memów dla osoby z niepełnosprawnością wzroku? Niektóre memy gdzieś tam ktoś opisze, natomiast nie jest to tak od razu. One muszą jakby zostać tam przepracowane. Ktoś musi dopiero zapytać o to, nie? Nie ma tak, że jakiś mem się pojawia i natychmiastowo wiadomo, o co chodzi, ale zainteresowanie właśnie takimi memami jak najbardziej jest i wymaga przy opisaniu takiego mema czasami przetłumaczenia czegoś. To znaczy, załóżmy, że teraz nie przytoczę konkretnego przykładu, ale załóżmy, że duży niebieski prostokąt coś dla ciebie symbolizuje, a niewidomemu niekoniecznie będzie coś to mówiło, więc czasami dodaje się dodatkowy jakiś komentarz, że no, znaczy to mniej więcej to i to. Jeżeli nie mam tych takich bodźców wzrokowych, to pewne rzeczy mogą troszeczkę być dla mnie niezrozumiałe. Widząc jakiś konkretny budynek, powiedzmy, jest to jakiś tam wieżowiec, tobie będzie się z czymś kojarzył, dla mnie będzie to wieżowiec po prostu. A to może się na przykład okazać najwyższy tam drapacz chmur albo coś takiego. Czasami jest potrzebny taki komentarz dodatkowy, żeby coś zrozumieć. I często tak jest z memami, że one operują na naszych skojarzeniach i nie zawsze te skojarzenia są pobudowane, nie zawsze te połączenia w mózgu są stworzone przez to, że nie jesteśmy odbiorcami treści wizualnych, tylko gdzieś tam dopiero z drugiej linii, więc czasami właśnie taki komentarz jest wręcz niezbędny, żeby takiego mema zrozumieć. I skąd taki komentarz bierzesz? Od ludzi dobrej woli, to znaczy jakieś forum, jakaś grupa. Kilka lat temu powstała taka grupa na Facebooku, w której właśnie niewidomi przychodzili z obrazkiem albo jakiś link, albo jakiś obrazek i prosili o opis czegoś takiego. Była też taka stronka, opisujemy, od której zaczęła się cała akcja w internecie. Ludzie dawali później hashtag opisujemy i dodawali zdjęcia. Różnego rodzaju fanpage na Facebooku, bo to jakby od tego się zaczęła od taka inicjatywa ludzi, po prostu ludzi na swoich fanpage'ach mniej lub bardziej chętnie załączali opisy publikowanych zdjęć. Czasami niechętnie, bo niektórzy się kierowali tym, że wstawiamy zdjęcie i ono mówi samo za siebie. No właśnie niekoniecznie. Niekoniecznie, bo czasami jeżeli zdjęcie nie będzie miało opisu, to dla nas to zdjęcie będzie czymś o nazwie grafika albo jakiś numer tego zdjęcia, tak jak jakiś katalogowy, ogromna liczba, nic nie mówiąca, nic nieznacząca. Później, po kilku latach, Facebook prowadził te algorytmy opisujące i inne portale, inne strony również po te algorytmy opisujące zaczęły sięgać. Pojawiły się różnego rodzaju mechanizmy,
które zaczęły wprowadzać właśnie jakieś szczątkowe informacje, czego dana treść może dotyczyć. Tylko że no, te informacje są oparte o analizę tych zdjęć. Nie jest to człowiek, tylko jeżeli opisuje algorytm, no to czasami są tam przekłamania lub błędne informacje. Taka sytuacja właściwie z ostatnich dni, kiedy u nas w Polsce spadł śnieg, ludzie wstawiali właśnie zdjęcia z jakiejś zimowej aury, po prostu zaśnieżone. No i Facebook podstawiał automatycznie opisy do zdjęć, że obraz może zawierać Arktykę. Miało nie być mema, a powstaje mem w taki sposób. Myślę, że... Otóż to. Myślę, że... Będzie tych deskrypcji coraz więcej, będą coraz lepsze. Przecież rozwija się sztuczna inteligencja. Oby tak było. Oby internet i nie tylko internet, nie tylko ta przestrzeń była coraz bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Również wy, drodzy słuchacze i słuchaczki, możecie dorzucić swoją cegiełkę, bo Emil wspomniał o grupach facebookowych. Jedna z tych grup to Opisujemy Niewidomym i można do niej śmiało dołączyć i dodać swoją cegiełkę, odpisując w komentarzu na jakieś zapytanie od osoby niewidomej, co jest na obrazku, i pobawić się troszkę w deskryptora lub poczytać po prostu, jak te deskrypcje są tworzone, i dodawać je do grafik, które sami gdzieś umieszczacie w sieci. Naprawdę warto. Nie tylko osobom z niepełnosprawnością wzroku taka deskrypcja może się przydać, również osobom, które nie do końca rozumieją konteksty, osobom, które mają, na przykład dzieciom, lub osobom starszym, które mają już problemy z percepcją. Drogi Emilu, wielkie dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Bardzo ciekawie się z Tobą rozmawiało i zachęcam do pomyślenia o innych i stosowania różnego rodzaju opisów w publikowanych przez nas treściach. Czy to jakieś zdjęcia, które dodajemy, czy jakiś filmik. Czasami właśnie warto poświęcić kilka chwil, coś opisać, coś opowiedzieć, dookreślić, co pozwoli wszystkim na równi cieszyć się z życia. Otóż to. Wielkie dzięki, Emilu, za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Trzymaj się. Cześć. Dziękuję Wam za uwagę i serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.